Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam w piękny środowy, chciałem powiedzieć poranek, bo u mnie jest piękna pogoda akurat na Fuerteventurze, ale jest już 13. W Polsce witam Wescola Mobile Jakuba Domerackiego, człowieka, który jest najlepszym CFO na godziny, jakiego znam. I bardzo mi miło, że zaszczycił mnie w Escola Mobile. Cześć, Kuba. Dzień dobry, cześć. No to tak przedstawiłem cię jako CFO na godzinę. To zestawienie mi się podoba, bo CFO, czyli Chief Financial Officer, kojarzymy kogoś, kto zarabia górę pieniędzy, zajmuje się górą pieniędzy, a na godzinę kojarzy nam się z kimś, kto no, zazwyczaj wykonuje niezbyt wysokopłatną pracę. Nie wiem, maluje domy, sprząta biura. No więc wytłumacz, jakby skąd wziął się taki pomysł, żeby w ten sposób reklamować swoją usługę i powiedz parę słów na temat właśnie swojej usługi, na czym ona polega. Dzień dobry wszystkim jeszcze raz. W kontekście, wiesz co, dzięki za to pytanie, bo w sumie nie mieliśmy go umówionego, bo mieliśmy prowadzić tylko merytorykę. To nie jest specjalne odkrycie, ponieważ no, my naszą inspirację braliśmy z tego, co się dzieje w Silicon Valley i tam part-time CFO jest bardzo popularnym rozwiązaniem i tego jest po prostu dużo. Ale też wynika to z tego, że tamten ekosystem startupowy jest bardzo rozbudowany. Masz dużo ex-CFO, ex-founderów też o takim profilu CFO, którzy coś zrobili, coś postawili, gdzieś działali w jakimś fajnym technologicznym projekcie i mają te kompetencje, z którymi mogą wyjść. Jest na to potrzeba, bo jest duża świadomość po stronie founderów, bo oni wiedzą, że nie jesteś w stanie być poskładanym fajnym startupem o dobrej waluacji, no bo to jest coś, w co zawsze najpierw uderzają inwestorzy, czyli pokaż mi swoje cyfry, show me your numbers i tym, jak bardzo masz mocne cyfry, to jest druga rzecz po tym, jak masz mocny pomysł, no bo pomysłów na rynku jest super dużo. Później zaczęła być rozmowa o tym, OK, a jak z egzekucją? No a dzisiaj jest OK, jak bardzo rozumiesz to na cyfrach. No i teraz w Stanach Zjednoczonych jest to dosyć fajnie poukładane, jest tego dużo, to po prostu działa. I my, siedząc wcześniej w biznesie venture capital, wiedzieliśmy o tym, że know-how taki numerologiczny, cyfrowy i zrozumienie biznesu na cyfrach, zrozumienie modelu biznesowego, zrozumienie tego, jak działa Twoja firma, jak zarabia, gdzie zarabia i co będzie dalej, jest kluczem, żeby pomnażać pieniądze. Jest jedną z ważniejszych rzeczy, które tak naprawdę wnosi do Twojego świata biznes venture. I podeszliśmy do problemu w taki sposób, że co by było, gdybyśmy spróbowali dać tylko know-how zarządzania finansami, ale taki profesjonalny i skupiony na budowaniu wartości firmy, bez całego komponentu nogi inwestycyjnej, bez całego komponentu nogi obejmowania udziałów. My to testowaliśmy w poprzednich funduszach, jak podnoszenie kompetencji kontrolingowych bardzo fajnie i dobrze pomaga firmie budować wartość i jakby pomaga robić kolejne rundy, pomaga zdobywać też pozycje na rynku. I z tego wyszła inicjatywa, dobra, zacznijmy to robić w Polsce. Tutaj ta sytuacja nie była tak prosta, jak pierwotnie myśleliśmy. Mateusz Kurleto o tym dużo mówi, sami pewnie dobrze to widzicie, że to ten świat startupów jeszcze nie jest tak rozbudowany. W ogóle świadomość potrzeby zrozumienia finansów, jakieś takie team ex venture, tego wszystkiego jest bardzo mało. I ruszyliśmy z tym projektem 3 lata temu, ale to nie było tak proste, jak pierwotnie myśleliśmy, bo te metodologie i możliwość rekrutowania ludzi nie była taka oczywista. I my dopiero przez te 3 lata intensywnie budowaliśmy kompetencje i logiki po to, że kolejny dołączający do nas CFO dostaje pakiet wiedzy nie tylko w obszarze tego, jak wspierać software house, e-commerce, SaaS, agencję digitalową, ale też jakie ona ma problemy w takim swoim codziennym biznesie operacyjnym. I dopiero te dwie rzeczy połączone powodują, że naprawdę jesteś w stanie szybko dostarczać wartości, szybko rozumieć, co się dzieje w biznesie klienta, co trzeba poprawić, co trzeba zmienić. I dzięki temu jesteś w stanie dostarczyć tej usługi na godzinę. Bo faktem jest, że nasz cały zespół składa się z bardzo kompetentnych, doświadczonych finansowo osób, ale wciąż to nie było wystarczające,
żeby rozwiązywać wszystkie problemy klientów w czasie i w budżecie, które jest dla nich odpowiednim. Okej, okay, dobra, Kuba, już sprzedałeś. Ja totalnie już kupuję tą ideę, to teraz pogadajmy faktycznie o tej części, jakby skorzystajmy z swojej wiedzy, poprosimy teraz o demo, tak? Więc jasne. Rozumiem, świecie usługi przede wszystkim firmom technologicznym, software tak. house'om. No to pierwsze pytanie, które mnie szalenie interesuje, to jest, jak w tej chwili postrzegasz rynek, tak? I interesują mnie te dwa obszary jakby z zakresu technologii. Pierwsze to są software house'y, takie jak Escola, które właśnie w tej chwili średniej wielkości, małej średniej wielkości, czyli ta Escola ma teraz 50 osób, to znaczy jaki jest ten rynek, jak się na nim plasuje ta Escola, czy my jesteśmy w ogonie tych malutkich, a jest pełno dużych, czy jest właśnie przeciwnie, bardzo dużo małych. Jak wygląda to po stronie przychodowej? Ja tu też prowadzę transparentnie, rozmawiam o finansach. Escola kończy rok ponad 1-2 miliona zysku netto, więc jakby jak my się kształtujemy, czy nasza marżowość, która jest w tej chwili na poziomie do 6 milionów, to jest ile? Ty pewnie szybciej liczysz ode mnie. Nieco ponad 20%. Czy ona jest dobra, czy ona jest zła? Opowiedz mi trochę o rynku, tak? Opowiedz mi na liczbach. Wiesz co, tak naprawdę należy spojrzeć w ogóle, jak ta dynamika rynku software house'ów przebiegała przez ostatnie bodajże 15 lat. I tutaj też w sumie chciałbym z tobą odbić tę myśl, bo ten sektor, na który my patrzymy, jak mamy starych graczy na rynku, no to, to jest trudne, żeby sobie to szczerze powiedzieć, ale tak naprawdę największe podmioty na rynku są podmiotami body leasingowymi. Mają bardzo prosty model, po prostu handlują CV. I to jest jedna grupa firm. Za tym CV bardzo często. Czyli rozumiem, mamy na myśli takich wielkich, no bo to wydaje mi się nie jest takie proste, tak? Bo z jednej strony są behemoty typu Asseco i Comar, które są takimi federacjami ale to, poczekaj, spółek. To właśnie chciałem powiedzieć, że zobacz, co się wydarzyło od początku rynku. Tak właściwie też, no bo to jest cały czas, jak gdyby pogłębia się zrozumienie, że i to dopiero teraz, tak właściwie w czasie naszej rozmowy zauważyłem, że jak sobie spojrzymy na ludzi, którzy zaczęli biznes 15 lat temu, 20, 15, 11, to to są biznesy, wyskalowane biznesy są modelami bardzo czystych modeli biznesowych, czy wyskalowane firmy. Albo masz czystą produktową firmę, Comar, Asseco, albo masz czysty body leasing. I teraz tak naprawdę tutaj się podzielił rynek. I oczywiście jest tak, że masz dwie kompetencje w tym całym sektorze. Jeżeli robisz produkt, to masz taki product development, product ownership i tutaj też ci wchodzi cały marketing, sprzedaż, taki product fit, to jak bardzo potrafisz jak gdyby poznać potrzebę klienta, odpowiedzieć na tą potrzebę i zbudować rozwiązanie, które realnie koresponduje z tym, co ta osoba potrzebuje i tu masz fajne kompetencje produktowo-klienckie. A drugą rzeczą, którą możesz zrobić, no to tak naprawdę działać na skali. I kiedy działasz na skali, no to wtedy masz pewną efektywność operacyjną, czyli to, że masz bardzo dobre procesy, bardzo dobrą efektywność, w wyniku czego możesz handlować. Jakbyś mi przestał znikać, to byłoby mi łatwiej się na tobie skupić, bo nie wiem, czy to tobie traci dobra. Się internet. Poprosimy studio, żeby już nas zostawiło dwóch cały czas, bo to tak. Nasze studio tak zarządza tymi obrazkami. Nasze studio daje czadu, to trzeba przyznać po tym, jak go znamy. Piotr Nowosielski, Just Join IT też mnie o to poprosił, także tak, tutaj zostaniemy dwaj na stałe. To od razu to w takim razie łączę się z Piotkiem, jest to niewyobrażalnie frustrujące. Dobra, więc wracając do sprawy, dzięki za to. I właśnie ta efektywność modelu jest bardzo ważna. I to, co się dzisiaj dzieje, czyli to, gdzie wy jesteście, to jest takie, to w ogóle ma nazwę, czyli to jest company building, czyli albo solution maker. I to jest moim zdaniem trzeci czysty model, który wyrośnie i faktycznie będzie w stanie być wyskalowany w jakiś sposób, ale on jest niebywale skomplikowany, bo okej, czyli jeszcze raz, bo to użyłeś kilku trudnych słów. Czyli dobra. Chcesz powiedzieć, że Escola, bo ja to odnoszę do siebie, tak? Wydaje mi się, że wielu jasne. Naszych słuchaczy ma biznesy porównywalne. Może czasami nieco większej, czasami nieco mniejszej, albo są
klientami Escola, czyli są firmami usługowymi, tak nie wiem, firma Topaz, dla której robimy aplikacje, czy Radio 357, dla której robimy aplikacje, albo to są tego typu jakieś firmy tam średnie, większe, albo są to no, nasi konkurenci mniej lub bardziej, którzy robią podobny biznes, więc czyli to, co mówisz, to, że my jesteśmy solution makerem, bardzo mi się nazwa ta podoba, dlatego się tak tego... Ja się tego nauczyłem w SODzie. Tak, po polsku to tak, dostarczamy rozwiązania, rozumiem, za pomocą naszych produktów, bo mamy jakieś tam produkty lub półgotowe produkty, lub też właśnie mamy osoby, które mają kompetencje w określonych obszarach. Escola jest na pewno najbardziej znana z edukacji, czy z obszaru finansowego, z aplikacji finansowych i tam mamy pewne unikalne kompetencje, które sprawiają, że gdzie inny zespół deweloperów by potrzeba 10, to my to zrobimy w 5 i jest większa szansa, że dowiedziemy. Czy to dobrze rozumiem? Dobrze to rozumiesz. Ja uważam, że to jest w ogóle temat, który powinniśmy pogłębić, no bo to okej, okay, to nazwy, które, o których myślę, bo te nazwy są różne i widzę, że różni founderzy różnie nazywają te rzeczy. Możesz to nazwać digital consulting, możesz to nazwać digital transformation, możesz to nazwać company building, możesz to nazwać solution maker. I to, co jest moim zdaniem kluczowe w tym modelu konkretnie biznesowym, w którym działasz, to jest to, że masz poza kompetencjami IT też kompetencje sektorowe twojego klienta. To znaczy rozumiesz, czym konfrontuje się edukacja. Tak, że nie wrzucam tylko ludzi, którzy po prostu umieją w C, czy tam umieją w dotnecie, tylko wrzucam ludzi, którzy umieją na przykład w dotnecie, ale rozumieją też na przykład sektor transportowy albo, nie wiem, sektor inwestycji finansowych, tak? I dodaję dodatkowo... Sektor szkolnictwa, sektor szpitali. To jest moim zdaniem bardzo ważne, bo teraz jak sobie patrzysz, znowu to bardzo dobrze widać na raportach finansowych, to bardzo dobrze widać, jak masz dobrze poukładane raportowanie i dobrze widzisz efektywność. Bo to jest bardzo, tak, ten fakt jest bardzo wyraźny, że rozumiesz sektor klienta, bo on się ciągnie przez wszystkie rzeczy. I zacznijmy od najbardziej prozaicznych aspektów. Masz SEO, masz content, który jest materialny dla klienta. Możesz zbudować sobie grupę odbiorców, nie IT geeków, tylko grupę founderów szpitali, dla których masz materialny content, który ich interesuje. I nagle wychodzisz z tego świata, w którym jesteś, no bo tak naprawdę wszyscy founderzy software house'ów są w tej takiej banieczce IT geeks. No i tam jak gdyby wszyscy się kumplują, wszyscy się znają, to jest fajne. Ale tak, też jak gdyby niestety to jest też bardzo złe środowisko w kontekście marży i możliwości generowania cashu na nim, bo tam się wszyscy znają, wszyscy szukają efektywności, wszyscy są zaangażowani. I w momencie, w którym... No ja to tak spłycę, bo to tak fajnie, ciekawie powiedziałeś, że właśnie my jako founderzy software house'u, firm informatycznych, startupów, bardzo często jesteśmy trochę geekami, tak? Czyli my sobie dyskutujemy, czy lepiej aplikacje robić na przykład we Flutterze, czy w React Native. Albo która architektura jest efektywniejsza. Tak, a dla właściciela, tak jak powiedziałeś, uczelni, dla rektora, który chce mieć aplikację mobilną, jego to czy ją w ogóle to nie interesuje, tak? Chce mieć działającą aplikację, która łączy się z konkretnymi systemami uczelnianymi. Więc oczywiście to gdzieś tam ma znaczenie, bo musi się łączyć z tymi systemami uczelnianymi, ale na poziomie, rozumiem, decision makera, tego, przyjmijmy, rektora, który ma tą aplikację zamówić, czy prorektora, kompletnie ta technologia jest wtórna, tak? To jest to, o czym... Pójdźmy dalej. Mądry rektor zapyta ciebie, jak ta apka pomoże mi ściągać więcej uczniów na kolejne semestry do mojej szkoły i podniesie rangę szkoły w świecie uczelni. Bo o to zapyta się mądry rektor. Jak kontrybuujesz do biznesu, czyli jak bardzo dowodzisz wartość do jego biznesu uczelnianego, a jego biznes uczelniany to jest ściąganie kolejnych studentów na wyższym czesnym, na dłuższe studia. Period. No, taki jest jego cel. I mądrzejszy. Żeby rozsławiali imię uczelni. Tak. No bo jak gdyby oni idą do pracy, widać, że oni się tam ciągną. No właśnie i moim zdaniem właściwe pytanie rektora do ciebie jest takie: Krzysiek, powiedz mi, jak ta apka właśnie przełoży się na moje KPI-e? Czy jak to pomoże mi dbać o mojego klienta? I to jest moim zdaniem takie, to jest ten next step selling. Czyli ty w ogóle... Ty sprzedajesz rozwiązanie jego problemu, a temat IT schodzi w ogóle na dół. On jest jak gdyby, on jest niższym tematem, bo kiedy ty jesteś w stanie jak gdyby dostarczyć mu wartość na tej relacji on student, on media, on wykładowcy, to wtórne
No bo wtedy gra toczy się na przykład o tam 150-300 milionów przychodu. Nie wiem, ile uczelnie mają przychodu, nigdy nie byłem tak głęboko w tym biznesie, nie wiem, 500 milionów przychodu i ty jesteś w stanie dołożyć mu kolejne 100. Albo na 500 milionach jesteś w stanie mu dołożyć kolejne 7 milionów czystej marży. Usprawniając pewne procesy administracyjne, komunikacyjne, zasięgowe. I moim zdaniem wtedy przechodzisz do zupełnie innego miejsca w jego budżetowaniu, w jego rozumieniu kosztów, którymi koniec końców będzie twój projekt. Mhm. I znowu, jak spojrzysz sobie na historię... Jednym zdaniem, solution maker, czy ten inne słowa, ale przyjmijmy to solution maker, to jest osoba, która faktycznie dostarcza ci rozwiązanie, które usprawnia twój biznes. Albo optymalizuje koszty. Wspomniałeś, aplikacja mobilna sprawia, że klienci, studenci czy wykładowcy mniej muszą chodzić do dziekanatu, zawracać głowy, pisać pisma, mogą wyklikać pewne rzeczy w aplikacji, może być e-obieg dokumentów, tak? Więc mamy redukcję kosztów, tak? A z drugiej strony mamy bardziej zadowolonego studenta, bardziej zadowolonego wykładowcę, optymalizację pewną przy wykorzystaniu sal, jakiejś komunikacji, czyli mamy wyższe przychody, oczywiście przede wszystkim satysfakcję, ale to się może, tak jak mówisz, przenosić na przychody. I jeżeli te dwie rzeczy umiem rozwiązać klienta, ty to oczywiście przekładasz na liczby, bo jesteś Jakub Domeracki, to jest twoja rola, żeby to potem pokazać, że na 500 milionach mam 7, no to ja wtedy rozumiem, mogę się umówić z klientem, tak jak to robi wielka czwórka, czyli umówić się, okej, to 1/3 z tych 7 idzie dla mnie, 2/3 dla ciebie, tak? I wtedy ja mogę mówić, że zrobię ci aplikację nie za koszt godzin moich deweloperów, który wyniesie 1 000 000 zł, tylko ja zrobię za 1/3 z tych 6 milionów, które ty zarobisz, czyli ja bym chciał 2 miliony, bo ja ci umiem udowodnić, że ja dla ciebie zarobię 6 milionów, a ja chcę tylko 1/3, 2/3 dla ciebie, tak? No i teraz zobacz, jak to zupełnie inaczej się zachowuje marża. No bo kiedy podchodzisz do ofertowania i sobie robisz OK, załóżmy, że robię sobie narzut na projekcie. I teraz znowu pytanie, czy masz oloadowaną stawkę, czy nie oloadowaną? Czyli masz stawkę programisty obciążoną ogólnymi kosztami firmy, czy nie? Ale załóżmy, że gdzieś tam te stawki chodzą. No, pomiędzy... że mam oloadowaną, czyli że kosztuje mnie 100 zł czystej faktury dla programisty plus 20 zł moich overheadów, kosztów pozyskania klienta. Bardziej 80. A reszt... To jest też strasznie ważna rzecz, że wśród... Drodzy klienci, którzy słuchacie, Escola... Nikt tego nie zrobiła. Tą stawkę, taką tą overheadów. Prezes jeździ na rowerze do pracy, żeby wasza godzina programisty była taniej. Dobrze, Kuba, możesz mówić dalej. To jest prawda, bo ile razy się widzieliśmy i przyjechałeś na rowerze. Tak cię poznałem w sumie. Ale to też nie jest ważne, bo jak gdyby znowu uważam, że ten play jest OK. To zachowanie rynkowe jest OK. No bo ty naprawdę dostarczyłeś 6 baniek biznesu, wziąłeś z tego 2. I normalnie, gdybyś budżetował projekt, zrobił go za 1 000 000 i ty dalej robisz, no faktem jest, że musisz dostarczyć, dołożyć do teamu ludzi, którzy mają kompetencje sektorowe, czyli konsultantów biznesowych, którzy niestety mają te stawki, no pewnie gdzieś tam rzędu 25-35 miesięcznie, ale dalej rozłożone na firmę i dobrze alokowane powoduje, że on jest w stanie ci dowieść projekt za ekstra 1 000 000 zł, który jest tak naprawdę no pure margin, w sensie jest jak gdyby czystym twoim zarobkiem. Więc to cię przenosi do innej ligi. No ale teraz wróćmy do tego problemu naszego sektora, bo tak naprawdę gdzieś tam jesteśmy, no my doradzamy firmom właśnie mniej więcej pomiędzy 30 osób a 100 osób. No i to są firmy właśnie albo które rodzą się, jest bardzo paru fajnych graczy, którzy robią tę digital transformation, faktycznie biorą konsultantów, faktycznie mają team biznesowy na pokładzie. Też ten team biznesowy musi dobrze rozmawiać z teamem technologicznym. Tam musi być taka wola współpracy. Wydaje mi się, że ten problem, tak jak rozmawiam z klientami, on był bardzo wyraźny 3 lata temu, on jest coraz mniej wyraźny dzisiaj. Czyli to całe podejście zespołów technicznych, kodujących, oni coraz bardziej są otwarci na biznes, coraz lepiej to rozumieją. Tak naprawdę pojawiliśmy się w sektorze software house'ów 3 lata temu i obserwując to, jak się tematy rozmów zmieniają, uważam, że bardzo fajnie ten rynek dzisiaj ewoluuje. No to powiedz, jak się zmieniły, bo to jest ciekawa perspektywa, akurat Escola istnieje mniej więcej 3 lata i mniej więcej 3 lata istnieje Value Finance, więc... Okej, Krzysiek, gdzieś cię zerwało, więc może odpowiem na twoje pytanie. Jak się zmienił rynek przez ten czas, tak? Okej. Tak. Widzieliśmy pewne zarysy tego właśnie iścia w kierunku tego digital consultingu,
Była transakcja w Deloitte, było paru fajnych już większych graczy, którzy sobie poradzili i to robili, ale ci mali dopiero uczyli się, czym jest business model canvas, czym jest lean product development, czym jak gdyby pojawiła się, też nie było tak dużo literatury, teraz mamy całą metodologię Google'a, czyli te Google sprinty, które pokazują, jak rozwiązywać problemy, measure what matters i przedsiębiorczość zdyscyplinowaną, która przyszła z MIT. To są pozycje, których wcześniej nie było, a dzisiaj idziesz do Empiku, no po prostu kupujesz i tak naprawdę w 6-7 pozycjach jesteś w stanie zawrzeć całą wiedzę, którą potrzebujesz mieć, żeby realnie rozwijać swój model biznesowy i iść do przodu. No i wtedy też bardzo dużo było takich rozmów, że mamy zespół programistów, który jest taki agnostyczny biznesowo. Znaczy oni piszą kod, co on zrobi, to już nie jest ich problem. To było trudne, bo to bardzo utrudniało zarabianie, robienie marży. Oczywiście ci najmądrzejsi szli do przodu, ale teraz widzimy, że tych rozmów jest, i tak jak ja to obserwuję, coraz mniej. W sensie ten problem wydaje mi się, że zniknął bardzo fajnie. Też nie wiem, czy wiesz o tym, że chyba w 2000 roku jest taki... To też jest moim zdaniem połączone z tym, jak się zmienił w ogóle image programisty. Jest taki konkurs na najlepszy zawód na męża. Kobiety głosują, z jakiego zawodu chciałby mieć męża. I nie wiem, czy wiesz, że w 2000 roku, czy w 2019, pierwszy raz informatyk wygrał. No, I pierwszy raz, pięknie, jak gdyby stał się, jak gdyby wiesz, w sensie ewidentnie ten też. No, ale to jest prawda, w sensie, wiesz, jak sobie zobaczysz zdjęcia spotkań programistów sprzed 10 lat, no wiemy, jakie są, a robiliśmy event w HubHubie, no przyszła polska część, albo warszawska część polskich founderów, kurde, super ubrani goście, część w ogóle marynarki uszyte na miarę, Porsche pod drzwiami, no to jest, no jednak ci programiści, którzy dzisiaj są founderami, prawdziwymi founderami i właśnie tacy biznesowymi founderami, no to wydaje mi się, że ich obraz się bardzo zmienił. Ale to też za tym poszło podejście, moim zdaniem, do biznesu, pewna otwartość, zrozumienie potrzeb klienta, no też to, że bardzo dużo eksportujemy jako branża software house do Europy, do Stanów, do Skandynawii, to jest świetna rzecz. I jak tak naprawdę widzę, że najmądrzejsi w ogóle stąd eksportują do Stanów, bo Polska jest ostatnim ośrodkiem cywilizacji, patrząc od lewej do prawej, a coraz silniej ciągną z Ukrainy, Białorusi, stamtąd programistów. I to naprawdę... Ten rynek jest trudny. Jak gdyby ten biznes software house'owy, tak jak rozmawialiśmy przygotowując się, jest ciężki, że naprawdę musisz dobrze biznesowo kombinować, w sensie, żeby to, czego też nie było 5 lat temu. Więc to są rzeczy, które ten cash flow w miarę działał. On jak gdyby, on zapadał, on chodził. Myślę, że jeszcze o jednym powinieneś powiedzieć, że to, jak powstawały 20 lat temu wszelkie software house'y, chociaż nie wiem, czy oni by się wtedy nazywali software house'ami, tak? By się nazywali wtedy firmami informatycznymi, tak? Czy programistycznymi, to oni opierali się na tym, mówię oni, bo Escola jest młodą firmą z tej no, najnowszej fali, bym powiedział, oni opierali się na tym, na ogromnej różnicy w płacach między Zachodem Europy, czy Stanami Zjednoczonymi, czy Skandynawią, a Polską, tak? W sensie te różnice były kilkukrotne. W tej chwili ta różnica się zaciera, jest duża inflacja cenowa. Oczywiście cena usług programistycznych w zachodniej Europie, Skandynawii czy Stanach jest nadal gigantyczna, ale jednak obserwuję, że jest już sporo programistów, którzy zarabiają naprawdę bardzo wysokie stawki, które są bliskie stawkom zachodnioeuropejskim, tak? I software house'y również startowały z poziomu stawek właśnie 20 euro za godzinę, żeby być konkurencyjnym, a w tej chwili, jakbyś powiedział, jaka jest standardowa cena za godzinę polskiego software house'u, jaka jest sprzedawana za granicą? Za granicą 300 zł. Tak. Czyli to powinno jest być. 70 euro, tak? 70 euro. No. Dobrze, fajnie jest, kiedy się wchodzi na 100 euro mniej więcej. Mhm. No więc właśnie, więc jakby to się bardzo, bardzo mocno zmieniło. Ale chciałbym z tobą porozmawiać też, przejść trochę dalej, tak? Opowiedziałeś trochę o rynku software house'ów, ale nie powiedziałeś też o tym zróżnicowaniu, tak? Powiedziałeś, że idziemy w kwestię solutions. Ja cię zapytałem, czy Escola, będąc 50-osobową spółką, jakby jak się w to wpisuje? To znaczy, czy tam jest długi ogon małych spółek, czy jest kilku gigantów? Bo pewnie masz jakiś ogląd, jakiś przekrój. Jak dzisiaj wygląda rynek?
ten długi ogon jest ogromny. W sensie, gdyby ilość małych software house'ów, w ogóle wzrost rynku, ona jest naprawdę potężna. Ale też obserwuję ludzi, których widziałem, jak 3 lata temu mieli 40 osób, dzisiaj mają 80, więc to też jest tak, że faktem jest, że te software house'y rosną. W sensie, gdyby ewidentnie one się pojawiają. I moim zdaniem mamy bardzo fajną grupę 50-75-osobowych software house'ów, które dzisiaj działają na rynku i fajnie funkcjonują i faktycznie to już są firmy, moim zdaniem, to już są bardzo materialne firmy, które mają pewną strukturę zarządzania, procesy, mają jakiegoś salesa, mają jakiegoś office managera, mają jakiegoś szefa marketingu, mają jakieś wyróżnienie na rynku. Tylko ja mówię, że to jest, tylko że spójrzmy na to, że to jest 60-50 osób core teamu, który faktycznie jest na kliencie. To nie są bot leasingowi ekipy, które są tak naprawdę przez ciebie u klienta zatrudnieni. Ja mówię o takich teamach 30-40 osobowych. Tak, to spróbujmy rozróżnić, bo to też jest moim zdaniem coś, co warto sklasyfikować. Ja spróbuję to powiedzieć, a ty mnie popraw, dobrze? Czyli mamy takie typy biznesów. Typ biznesu, który sprzedaje wszelkiego rodzaju produkty. I to zarówno małe, gdzie to może być jakiś mały sasik, nie wiem, jak Bogusza Pękalskiego, Polica w chmurze, aż po giganta Asseco, który ma federację rozwiązań, typu, nie wiem, podpis cyfrowy, jakieś tam oprogramowanie dla księgowości i tak dalej. Nie, jakieś CRM-y i tak dalej. Dalej mamy, czyli tych dużych określiłbym jako integratorzy, tak? Czyli oni integrują szereg rozwiązań i oni. Zacznijmy od dołu, bo tę stronę moim zdaniem jest łatwiej. Zacznijmy od najprostszych biznesów. Od najmniejszych, czyli mamy najprostsze, mamy albo jakieś małe sasiki, albo małe software house'y, które są butikowe i opierają się na founderze. Tak, ja bym powiedział, że od jednej do kilkunastu osób. Ja bym w ogóle zaproponował jeszcze, gdyby, ja lubię zaczynać jeszcze bardziej od lewej strony, czyli od takiej najbardziej na łopatę biznes software house'owy. I moim zdaniem, jak gdyby zaczynając od lewej strony skali, to jest body leasing, czyli jak gdyby firma, zaawansowana firma HR-owo IT, która po prostu zbiera ludzi i ich przepuszcza przez siebie. To jest moim zdaniem najprostszy biznes. Stawiasz, znajdujesz ludzi, wysyłasz ich. Oczywiście możesz próbować podnosić swój grade, w sensie po prostu i w wyniku tego podnosić przychody i marże, że faktycznie wyszukujesz takich wysokojakościowych specjalistów. Nazwijmy to. Robimy body leasing, żeby też nasi słuchacze dokładnie wiedzieli, o co chodzi. Tak? Niezależnie od skali, jakby bierzemy, mamy dobrych rekruterów, cały czas wrzucamy ogłoszenia, mamy sporo na swoim payrollu, na swojej liście płac, mamy programistów, najczęściej nie oszukujmy się, fakturowych nadal i jeżeli Intel, Credit Suisse, wszelkiego rodzaju inna duża korporacja potrzebuje, tak, żeby zasadzić tam 50-osobowy zespół na rok, to ta firma jest w stanie zrobić paczkę i dzień dobry, oto panu dajemy 50 programistów na rok z możliwością dodania, odjęcia. Chyba taką najbardziej znaną firmą dla mnie jest na przykład JLabs, który też ma świetny podcast, świetnego foundera, gdzie po prostu jest duża grupa osób, które pracują właśnie w tym modelu. Okay. I teraz idźmy dalej od lewej strony. Podnosimy poziom skomplikowania, czyli już nie handlujemy CV, tylko zaczynamy handlować teamem. W teamie mamy part-time UX-owca, part-time architekta, jakiegoś scruma, jakiegoś jeszcze może ekstra PM-a, seniora i trzech juniorów. Tak? Juniorów seniora, mida i juniora. Na tym rynku. Nie ma, faktycznie zapomniałem. Drodzy klienci, przepraszamy, to jakaś błąd w fakturze. Juniorzy i studenci czwartego roku informatyki nie istnieją, oni nie mają pracy, oni dopiero wkraczają. Nie, oni są wszyscy w komarchu u pana Filipia. A, no chyba, że tak. Chyba, że tak, faktycznie. Nikt nigdy nie sprzedał juniora jako mida. Ale to dobrze, to jest ważne moim zdaniem. Okej, czyli sprzedajemy team, tak? Team, który się zna, ma jakąś metodologię, ma mniej więcej, szybko wskakuje, ma zazwyczaj jakieś narzędzie w pakiecie, tak? Jest zgrany wewnętrznie. Jest zgrany, ma jakiś swój pakiet narzędziowy, ma jakiegoś swój pakiecik narzędziowy, z którego korzysta, tak? I to, nie oszukujmy się, najczęściej jest to, co sprzedaje właśnie software house, tak?
Tylko, że moim ty mówisz, że to jest jeszcze agnostyczne technologie. Okay, moim zdaniem jest duża różnica pomiędzy zwykłym handlowaniem CV, a już handlowaniem teamami. To jak gdyby ja widzę i widzę to też w wynikach finansowych, skalach i tego, co potrzebujesz mieć w środku, że faktycznie jest różnica pomiędzy tymi dwiema rzeczami. Ja jak gdyby ja ją widzę wyraźnie, kiedy robimy raportowanie, kiedy próbujemy mierzyć na przykład rentowność projektu, poziom skomplikowania projektu, tego, kto jest na projekcie, jak jest, tego na przykład, jak ważne jest wprowadzenie dobrego systemu opisu godzin, że nie jest tak, że w GIR-ze gość się nazywa Batman, na liście płac Adam Jaroszewski, a w Clockify'u ziomek 07. No bo wtedy nie jesteś w stanie, a dobrze wiemy, że tak to wygląda, albo nowy 04. Jak gdyby, i dobrze wiemy, że tak to w pewnym momencie wygląda i jak nie masz jednej jak gdyby biblioteki nazewnictwa, to nie jesteś w stanie tego zrobić. Jest masa takich usprawnień, które powodują, że musisz się wprowadzić, żeby zacząć realną rentowność dowozić tych projektów i później jakoś przenosić koszty ogólne na projekty i na tych ludzi. Więc to paradoksalnie zwiększa poziom skomplikowania i zwiększa możliwość generowania tej marszy całej. No i później zaczynamy z tego wchodzić w gość full stackowe software house'y, które już faktycznie robią rozwiązanie od początku do końca, ale też dalej są skupieni na technologii. Dalej jak gdyby są skupieni na tym, że w jakiejś technologii, w jakiejś grupie rozwiązują problem. Czyli na przykład wczoraj rozmawiałem ponieważ startujemy jako Escola trochę z tematem gamingu, rozmawiałem z kolegą, który jest team leaderem w tym projekcie i ponoć jest taka firma Order of Unity, która wycenia swoją godzinę na około 1000 zł i po prostu tam są największe koksy Unity w Polsce, którzy sprzedają sporo za granicą, wskakują do tematu Unity, gra się, jest obawa, że nie zostanie dowieziona, oni wskakują, robią robotę, wskakują i tak przeskakują po tematach, tak? Czyli rozumiem, że mówimy o firmie, która jest to jest bardzo dobry przykład. Świetna w Javie, świetna w Reakcie i po prostu tak. Tam znajdziesz wszystkie kompetencje w danej technologii. Tak. No i faktycznie właśnie wtedy kończy się to takim rozwiązaniem, gdzie na luzie masz 1000 zł za godzinę, pracujesz na projektach krytycznych pod względem technologii dla klienta i dowozisz. I to moim zdaniem fajnie działa. To czwarty poziom, teraz to idziemy jest dalej. Wchodzi biznes, tak? Tak, na naszej grupie Nowoczesne Finanse Firmy, na którą bardzo Was zapraszam, wrzuciłem wczoraj trochę jako przygotowanie post Tomka Karwatki. I on bardzo fajnie tam pokazał, jak podchodzi do sprawy piszcie rzeczy dla e-commerce'u. No bo Tomek moim zdaniem jest jednym z ciekawszych solution makerów. On ma niszę e-commerce'ową. O, jest jak gdyby Messianega, czy witamy. No jest jak gdyby i faktycznie solution makerem, tak. Tomasz, Tomek tak. Karwatka. No niewątpliwie jest to ikona, ja też dla tych osób nie znam. Grupa Divanta jest pewną ikoną, jak wyrośli i warto też powiedzieć, dlaczego im się dobra. To udało. Tak? A teraz zobacz, co oni zrobili. To jest ważne, tak? Jak chciałeś usługi od e-commerce, to wiedziałeś, że Tomek i bracia Karwatka to dla ciebie zrobią dobrze i grupa Divanta, tylko często nie było cię stać. Bo oni tak, zawsze mają druga rzecz, dość drodzy, tak? 250 tysięcy to było tak, że jak nie masz, to nie dzwoń do Divanta, bo nie masz po co. To też moim zdaniem było bardzo ważne w tym pricingu, ale zobacz na przykład piękną rzecz ostatnią, którą zrobili. Tomek zrobił podcast. I o czym on tam rozmawia? On rozmawia z gośćmi od biznes developmentu e-commerce'owego. I on naprawdę tam taki, ja słuchałem paru podcastów, tam są bardzo biznesowe rady, które ja jako osoba kompletnie nie IT z dużym zainteresowaniem słuchałem, mówię, wow, to są rzeczy dla mnie też ważne. Zobacz, jak on mocno się do przodu pozycjonuje. No i idzie do przodu, tak? No jakby to jest jego rok, był 2020, a ten 2021 będzie jeszcze bardziej jego rokiem. Ja mam poczucie, że ostatnie 5 lat wszystkie były jego rokiem. Okej, okay, dobra, to tyle o Divanta. Ja... Dobra, bardzo pozdrawiam tutaj tą ekipę z mojego rodzinnego Wrocławia. Przejdźmy dalej, tak? Czyli poszliśmy dalej. Wchodzimy już nie w specjalizację technologiczną, tylko w biznes. Co jest na etapie czwartym, tak? No właśnie, i to jest, i moim zdaniem
ta specjalizacja biznesowa jest kolejnym czystym modelem, który wyrośnie i będzie, no bo dalej jak gdyby, dalej masz albo jesteś produktem, czyli tak naprawdę już przeskoczyłeś trochę etap, albo jesteś company builderem, czyli w ogóle robisz na zlecenie dla korporacji firmę. Moim zdaniem to jest usługa, która jednak będzie niszowa, bo tam jest potrzebny CEO, sam proces organizowania firmy jest dosyć skomplikowanym procesem. Uważam, że to jest niszowy, wysokomarżowy produkt, ale nie do wyskalowania. A okay, moim to czekaj, to nie przeskakujmy. Czyli, jest czy etap po etapie technologii. Window, jest ten digital transformation. Tylko, że musisz mieć naprawdę konsultantów biznesowych. Czyli umiem na przykład właśnie w edukację. Umiem w, i to nie w finanse ogólnie, tylko umiem w określony fragment nawet finansów. Więcej, nie umiesz w edukację. Umiesz w robienie biznesu w edukacji. To jest moim zdaniem ogromna różnica. Tak. I w tym momencie jest domknięcie, że idziesz do uczelni, po uczelni mówisz, umiem usprawniać poprzez IT biznes uczelniany. Czy możemy porozmawiać? I tutaj znowu, że Szymon jest z nami, który chyba będzie u ciebie gościem, jak mówiłeś, w kolejnych jakichś edycjach. Też polecam jego machinę sprzedaży, która moim zdaniem bardzo fajnie to tłumaczy, jak to się zaczyna, że ta propozycja wartości, którą dewelopujesz na poziomie HR-u, rekrutacji, budowania teamu, zaczyna ci dowozić wartość na poziomie marketingu, sprzedaży kontentu, procesów sprzedażowych. No bo jest łudą, że jeżeli przyjdziemy, zrobimy projekt, obmierzymy ci finanse, to że coś zrobimy z marżą. Nic nie zrobimy z marżą. Możemy sobie o niej pogadać. I to jest moim zdaniem fundamentalna różnica value finance pomiędzy CFO. My przychodzimy do ciebie, opomiarujemy ci finanse i teraz pomagamy ci wyjść na poziom marketingu i sprzedaży, żeby działać z tą marżą i naprawdę zacząć ją podnosić. Czyli coś z tym zrobić, tak? Jakby, czyli kluczem jest nie tylko pokierować, ale też przyspieszyć. Dowieść realną wartość na górze dla klienta. Okej, dobra. To zrobiliśmy taki już screening, taki przegląd typów biznesów technologicznych. To teraz chyba czas, jak już mamy dać konkretne rady, porozmawiać o problemach, tak? Bo jak rozumiem, consulting, czyli też coś, czym ty się zajmujesz, czymś też, co ja się zajmuję, tak? Ja się zajmuję właśnie w digital transition. Ty się zajmujesz financial transition. To jest coś, co chciałbym od ciebie usłyszeć. To znaczy, przychodzą do ciebie klienci i najczęściej no nie przychodzą dlatego, że wszystko działa i jest tip-top ułożone, tak? Jakby zazwyczaj nieprawda. Przychodzą. Nieprawda. Nie, mówię zazwyczaj. Nie, ale właśnie to jest właśnie klucz tej całej historii. To jest to, kiedy nam ruszył biznes. Przychodzą i mówią, że wszystko działa, że jest świetnie, że mają to pomierzone. Jakimś cudem na tej pięknej kuli poczucia, że wszystko działa, pojawiła się mikroryska i pozwalają nam powiedzieć, dobra, możecie zobaczyć, jak gdyby, może coś wam się uda znaleźć. I to się okazuje. I co mi się udaje znaleźć? Na kompletnie niewłaściwych danych. Znaczy są piękne tabele, bo widzimy, bo wszystko zaczyna się od tego, od czegoś, o czym słowo, które się tobie spodobało bardzo, jak pamiętam, number literacy. Wszyscy właściciele software house'ów są zajebiści w cyfrach. Wszyscy, jak jeden mąż, bardzo dobrze liczą. To jest totalna cecha branży. Muszą. Właśnie muszą rozumieć matematykę, tak naprawdę muszą rozumieć kod, jak gdyby, a muszą rozumieć matematykę, żeby skończyć pierwsze 2 lata informatyki, a potem ona tak naprawdę idzie w odstawkę, tak jakby być brutalnie szczerym. A teraz finanse to nie jest tylko matematyka. To jest matematyka w 30%. I teraz widzimy piękne tabele, super imponujące wykresy, imponujące analizy, prowadzące do kompletnie błędnych wniosków. Ponieważ nie są oparte na dobrych danych wsadowych, ponieważ tak naprawdę właściwymi danymi wsadowymi, które powinny być prawidłowo poukładane, jest księgowość. Większość founderów, jak dzwoni do księgowości, to jest zaraz po tym pierwszym bipie, jak jeszcze nie odebrała, jest takie rozłączenie, nie dziś. Miałem trudny dzień, może jutro. Nie chcę, żeby ten dzień był jeszcze trudniejszy. Co rozumiem, bo jest bardzo duży problem komunikacyjny. Ale bank nie jest właściwym miejscem, z którego bierzesz dane. Przepływy bankowe nie są właściwym miejscem, z którego bierzesz dane.
Zwłaszcza jak masz spółkę, czy jak masz pełną działalność. Oczywiście na początku, jak masz 10 osób, nie ma problemu. Jeden, dwóch, trzech, czterech programistów, super, to jest świetne źródło danych. Ale później tak naprawdę musisz sobie ustrukturyzować prawidłowy obieg dokumentów, wiedzieć, że wszystkie faktury tam są, zmapować sobie te koszty. Jak nie ma kosztów w danym miesiącu, zrobić sobie na niego rezerwę, zasać te dane z księgowości i wtedy możemy porozmawiać o tym, co z tych raportów wynika, co z tych danych wynika. I to jest ogromny problem zasilania systemu. Jak gdyby to, co jest moim zdaniem mega ważne, jest to, że jak jesteś founderem, to masz bardzo dobre czucie swojego biznesu. Jesteś w stanie na odwrocie koperty policzyć 100-osobowy software house i mniej więcej wiedzieć, ile zarobisz, bo robisz go od jednego programisty. Robisz go 12 lat. Znasz każdą fakturę, prawie każdą dotknąłeś kiedyś. I teraz najgorszym, co się może zdarzyć moim zdaniem, jest to, że dostajesz nagle jakieś wydumane analizy, które nie są policzone co do grosza. A tutaj coś zasaliśmy, a tutaj z tabelki menedżerskiej tutaj zasaliśmy dane. To mamy wyestymowane. I nagle to się kompletnie zaczyna rozjeżdżać, bo to są najbardziej niewłaściwe dane, które możesz wziąć i które przy porządnym rozjeździe rozsadzą ci biznes. Bo odpowiednio skorelują się rozbieżności w cashu i braki marżowości na projektach i lądujesz z pustym kontem i brakiem pomysłu, jak renegocjować umowy, które trwają jeszcze 3 miesiące. I dlatego tak dosyć powoli budujemy tą obecność, bo dosyć powoli pękają te kule pewności, że my wchodzimy, mówimy: OK, to jest bardzo fajny tool, bardzo słabo zasilany. I wtedy faktycznie robimy porządek na poziomie tego toola, że układamy dane wsadowe, porządkujemy proces obiegu dokumentów, porządkujemy to, co wchodzi do tego toola i później te wykresy faktycznie są fajne, faktycznie są na telefonie, ale wtedy one dają realną wartość. I to nie są błędy rzędu 3%. To są błędy rzędu 15-10% w skali firmy w różnych obszarach. Więc na software house, gdzie rentowność masz 15-20, mógłbyś mieć 30, jakbyś się dobrze policzył, albo myślisz, że masz 30, ale 15% kosztów w profilaktyce nie uwzględniasz. Ale też faktem jest, że dużo founderów jest takich bardzo racjonalnych życiowo i nie żyją, nie wydają pieniędzy nadmiernie, więc mają odpowiednie poduszki. Tyle tylko, że poziom. Tak. To fakt, to podkreślam. Ale poziom skomplikowania biznesu, konkurencja w sektorze, terminy płatności i jak gdyby unikalność, która spada z czasem, one cały czas psują ten biznes, jak gdyby pogarszają jego możliwość generowania cashu. I to, jeżeli tego się nie zacznie w odpowiednim momencie mierzyć i reagować, i dojrzale zarządzać, i pokazywać odpowiednim osobom w teamie odpowiednie ilości, odpowiednie dane, to moim zdaniem to się w końcu zje. Mhm. Albo po co... To jest trochę tak, że masz rower, jesteś kolarzem, ale jedziesz na nienapompowanych dętkach. Bo tak, bo jesteś kozakiem. No tylko jak je napompujesz, jedziesz 2 razy szybciej. No to tak jest właśnie wtedy, kiedy dołożysz finanse do i tak dobrze napędzonego roweru, masz dobrą nogę, faktycznie umiesz pedałować, no tylko co z tego, jak sobie dętek nie napompowałeś, bo uznałeś, że pompowanie dętek jest dla cienkich. Dobra, fajna metafora. To teraz konkrety, panie Jakubie. Co tak naprawdę decyduje o zyskowności software house'u i uwaga, uwaga, jak ją zwiększyć? Słucha prezes Escoli, Krzysztof Wojewodzic i kilkadziesiąt innych osób. Słucham to konkretnych rad. Musimy system do bilowania włączyć. No na pewno to, co zwiększa rentowność software house'u i projektów, to jest precyzyjne policzenie kosztów, precyzyjne ich kontrolowanie i precyzyjne jak gdyby widzenie tego, który klient jest realnie rentowny, a który nie jest. Kluczowe jest to, że w momencie, czekaj, tu cię zatrzymam. Czyli biorę listę moich klientów. Ja nawet sprawdziłem, bo za zeszły rok miałem 33 klientów i robię sobie tabelkę. Ile realnie zarobiłem procentowo, marżowo, czy godzinę programisty, okazuje się, że tu sprzedałem za 100 zł, a tu za 200, a tu za 300, tak? Tak realnie. I rozumiem, że to jest pierwsze ćwiczenie, które robię. Mhm. No, to jest pierwsze półćwiczenie. Bo ćwiczenie w pełni kończy się wtedy, kiedy pamiętaj o tym, że w miarę jak zaczynasz mieć 30-40 osób, to udział to produkcyjny... Wypowiadam umowę tym, którym nie zarabiam. To udział klienci, na którzy mało mi płacicie, strzeżcie się, idą wypowiedzenia już. Pamiętaj, że jak gdyby rośnie udział produkcyjnych do nieprodukcyjnych. Czyli zmienia się udział produkcyjnych do nieprodukcyjnych. Ta liczba nieprodukcyjnych rośnie, no bo musisz zarządzać strukturą. Czyli tak zwana ławeczka. Nie. Tak?
Nie, nie. Czy tak zwani overhead, tak? Czyli nie wiem, menedżerowie, jakiś dyrektor administracji. Jeszcze gorzej, prawnik, dyrektor administracji, prawnik. No bo mamy. Mhm. Pierwszą rzeczą jest to, jak bardzo mamy pospinany bazowy biznes. Czyli bilowalne, niebilowalne, czyli to, żeśmy schrzanili, musimy napłacić, naprawić, ławeczka, holidaye, internale, bodajże to było wszystko, prawda? Po polsku holidaye, dla tych, co nas słuchają, to urlopy się nazywa, a urlopy, a internale to nawet nie wiem, szkolenia wewnętrzne. No, szkolenia, okay, wewnętrzne. Szkolenia wewnętrzne, dojście na rekrutację, pomóc pani od HR-u, integracja, no, nie wypada liczyć integracji, ale no, mniejsza o to. To jest jak gdyby pospinanie części bazowej, czyli tej produkcyjnej i jej efektywności, a do tego dochodzi ci właśnie ta cała administracyjna część, też poziom życia, jakość biura foundera i CEO i osoby, które pracują dookoła. I dopiero jak te dwie rzeczy zaczynasz kontrolować pod względem rentowności, to masz pewien sensowny obraz tego, co się dzieje w twojej firmie, czy to działa, czy to nie działa, czy to się klei, czy to nie klei i gdzie się nie klei. I niestety, jak liczysz rentowność klienta, to musisz uwzględnić ją razem, po pierwsze z tą częścią niebilowalne, urlopy, integracje, ale też jak dużą część ten projekt zbiera części ogólnej firmy. I dopiero jak to połączymy w całość, no to wtedy jak gdyby rozmawiamy o tym, który projekt jest rentowny, a który nie. Wcześniej jest to bardzo złudne, bo zauważyliśmy, że duże projekty często mają bardzo dużą, powinny mieć bardzo dużą atrybucję kosztów ogólnych i wtedy ten obraz rentowności jest znacznie mniejszy. No chyba, że faktycznie zawsze jesteś na procentowym, jak gdyby procentowej rentowności, a wtedy firma też się powinna spinać na samym dole, czyli na rentowności netto. Mhm. Czyli w jednym zdaniu bardzo wiele firm zapomina o tym, że rosnąc pojawiają się inne specyficzne koszty i ty zwracasz uwagę na tak zwane niebilowalne koszty, bo ciężko, żebym klientowi kazał płacić za mojego HR menedżera, szefa marketingu, tak? A to są osoby, które generują no, tylko czy koszty, ciężko, tak? Nie jestem w stanie ich doliczyć. Mhm. Ale nikt muszę inny... ich mieć. Tak, ale też nikt inny niż klient nie zapłaci za tę osobę. Więc musisz to sobie dołożyć do stawki i dopiero od tej stawki liczysz sobie jak gdyby jakąś zyskowność, jakąś marżę, prawda? Mhm. Bo jak gdyby wcześniej to daje iluzoryczny obraz. Co więcej, jak masz menadżerów projektów, to w momencie, w którym oni nie widzą tych oloadowanych stawek, czyli nie widzą kosztów firmy przypadających na programistów, to też mają problem z tym, ile tej rentowności wyciskają. Czasem, nie wszyscy. Kolejną rzeczą jest to, że inaczej jesteś w stanie obciążyć testera, a inaczej jesteś w stanie obciążyć architekta. Więc znowu jest kolejna rzecz, którą musisz dobrze zaprojektować w cennikach, chyba że pracujesz na wyblendowanej, zmiksowanej jednej stawce, jednej godzinowej, ale to już wtedy naprawdę musisz efektywnie policzyć skalę całej firmy, jak to pracuje jako cała firma. I jeszcze ostatnia rzecz. Część founderów w ogóle tego nie widzi. W ogóle nie ma obrazu, w sensie w ogóle nie ma raportu, który by to pokazał. Widzimy czasem na rynku, że są takie pojedyncze zakładki, że tak sobie klikasz styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. Kurde, ile było w styczniu? Dobra, styczeń. Nie ma tego na chyba osi czasu. Mój raport, bo mnie też jest styczeń, luty, marzec. No właśnie, a to jest, jak gdyby tutaj to jest odsyłam do... Wyjątkowe? Nie, to jest bardzo złe, bo tak naprawdę jak weźmiesz sobie książkę Google'a, czy Data Storytelling, w której Google bardzo fajnie opowiada o tym, jak oni podchodzą do prezentowania cyfr, zobaczcie, jak to jest ważne, żeby cyfry były pokazane w odpowiedni sposób, były odpowiednio ciągnione, bo dopiero wtedy łatwo chwytasz trendy, widzisz pewne zjawiska. Nie zobaczysz pewnych zjawisk, przebijając się między zakładkami, bo musiałbyś to robić. Tam skumulowane, tak, żeby widzieć trend, tak? Różne dane różnie pokazujesz i to jest też ogromny nasz know-how, który my dokładamy do firmy, czyli okej, jak zobaczyć pewne dane, jak je pokazać, żebyś się widział, żebyś chwycił trendy, żebyś wycisnął więcej ze swojej firmy. Okej, dobra, bo Jakub, nie chwalimy się za dużo, ale jedną rzecz chcę jeszcze z tobą podyskutować. Zostało nam jeszcze 15 minut, więc czas na naprawdę trudne pytania. Mam nadzieję, że nasi słuchacze są też gotowi. Powiedziałem już, że jesteśmy spółką akcyjną, łącznie grupa generuje 1-2 miliona, 6 milionów obrotu. Kończyliśmy rok z 40 osobami, teraz jest 50. Dajmy na to, że Krzysztof Wojewodzic chciałby już zostać cały czas na wakacjach i sprzedać firmę, swoje udziały w firmie.
ile warty jest taki biznes informatyczny jak Escola, jak się takie wyceny robi i czy może by... Halo, Krzysiek? Czy cię delikatnie zawiesiło? Tak, ale to widać, ktoś mi przerywa. No ale chodzi mi o to, bo ten rynek się jednak konsoliduje, mam taką obserwację. Widzę, że spółki są kupowane, sprzedawane, Escola też powstała w tej chwili, zrobiliśmy kolejną transakcję zakupu spółki. Jakby jak, do czego ten rynek dąży i jakby po jakich wycenach to się odbywa? Jestem ciekaw twojej obserwacji. Co do wycen, dobrze, w sensie co do konsolidacji, nie byłbym tak do końca pewny, no bo jakbyś chciał kupić, jest właśnie w tej waszej grupie 50, 150 osób, myślę 10 takich bardzo ewidentnych liderów. Pomijmy name dropping, bo to nie jest dobre. I nie jesteś w stanie do nich pójść. Oni ci powiedzą, że ci founderzy mają takie marże, taki cash flow, takie poduszki powietrzne, tak bardzo jasną, wyznaczoną wizję, że powiedzą ci stary, baja bongo. Więc nie chciałbym, żeby tutaj kogoś to dotknęło, ale raczej sprzedawane są te software house'y, które mają mniej wyraźną wizję, mają mniejsze kompetencje sprzedażowo-marketingowe, nie wiedzą, jak je rozbudować, zbudować, jak sobie wyciąć to miejsce i stąd jak gdyby szukają tego miejsca do transakcji. Mhm. Kluczowe też moim zdaniem jest to, jak bardzo masz firmę. To znaczy, jak bardzo ta firma jest skalowalna. Czy masz 25 osób? Moim zdaniem to jest wtedy taki bardzo ładny, fajny zakład rzemieślniczy, który nie jest firmą. Znika founder, znika firma, ci ludzie pracują dla foundera, tam się liczy relacja. Pierwszy proces tworzenia firmy, gdyby składania firmy w całość, pojawia się około 50-60 osób. Wtedy też najwięcej klientów do nas się zgłasza, że ten poziom skomplikowania firmy, poziom potrzeb raportowych, poziom potrzeb widzenia tego, co się dzieje, wszedł na taki poziom, że chcemy się profesjonalizować i to jest dokładnie ten punkt 40, 55, 60 osób. Core teamu znowu, takiego, który faktycznie jest u ciebie. I teraz wchodzisz na te 50, zaczynasz mieć firmę. Jest bardzo fajny software house, który dzisiaj powinien mieć pewnie 80 parę osób, ale wiem, że on 3-4 lata temu, 5, doszedł do 50 osób, zatrzymał sprzedaż, uregulował rentowność, rok układał procesy i się przeskalował. Mhm. Więc jak gdyby oni to fajnie zrobili, tamten funder jest bardzo dojrzały, to jest taki funder 40+, on widział dużo więcej, więc pewnie stąd było to doświadczenie. No teraz idźmy dalej. Dochodzisz mniej więcej do 120 osób, 100. I pojawia się taki moment, że ten poziom complexity, ten poziom skomplikowania znowu się kompletnie zmienia. I to jest taki punkt, kiedy już naprawdę jesteś w stanie jako CEO zrobić krok w tył, wynająć sobie CEO, który cię poprowadzi firma. Wtedy to już naprawdę staje się duże. I wydaje mi się, że kolejny punkt przełamania jest około 400-500 osób, kiedy jesteś już korpo i naprawdę masz takie śmieszne karty na tych rzemyczkach, żeby drzwi otwierać i limity na kawę w kawiarce. Chociaż w software house'ach chyba nie ma żadnych limitów na kawę w kawiarce. Widziałem, ale powstają takie... creatorów, czyli w Code Tool taką specyficzną kawę prezentują. Ci, którzy śledzą kanał Code Tool Creatorzy, to wiedzą, o jakiej pysznej kawie mówię. Fajny kanał, też go śledzę, ale nie do nie do końca. Chyba to tak wygląda. Więc to jest bardzo ważne, na którym momencie się znajdziesz, bo przy każdym przełomie, czy przy każdym momencie, kiedy stajesz się bardziej firmą, mnożnik do wartości ci rośnie. W sensie, gdyby to jest tak, że masz, nie wiem, 500 000 zyskowności, 800 000 zyskowności, 1 000 000 zyskowności, 2 000 000 zyskowności. I teraz na początku on się mnoży razy, nie wiem, 1, bo za roczny zysk kupi ktoś od ciebie firmę. Później już ten 1 000 000 mnoży się razy 2, a te 6 000 000 mnoży się razy 5. I teraz te mnożniki ewoluują. Ja nie chciałbym ich mówić, bo nie jestem na bieżąco. Nie wiem, jaki jest aktualny stan, ale na pewno parę fajnych rzeczy się dzieje. Ten hat idzie na giełdę, będzie można to popatrzeć, co oni tam powiedzą. Wydaje mi się, że oni dużo zakomunikują. Jest na giełdzie. Tak. Tak. Więc można trochę popatrzeć na to, jak gdyby co tam się wydarza. I to,
to dużo zmienia, ale teraz jak gdyby same procesy wewnętrzne w firmie też bardzo wpływają na to, ile jest warta firma. Czy masz jednego, dwóch, 40 klientów? Jak bardzo masz propozycję wartości? Ile marży netto generujesz na firmę? Kto realnie firmie sprzedaje? Czy founder, czy jest team sprzedażowy? Czyli tak naprawdę o wartości firmy decyduje po pierwsze, jak bardzo ona jest zależna od foundera, bo pewnie w momencie sprzedaży twoja motywacja dramatycznie spadnie, bo każdy, komu wpływa 10 baniek, no chce chociaż trochę je powydawać na konto. W sensie, no jak gdyby nagle ilość wakacji dwutygodniowych na Malediwach z zera rośnie do dwóch na przykład. Więc to jest taka rzecz, która moim zdaniem się zmienia. I jak gdyby wszyscy to wiedzą, nikt się nie oszukuje, że tak gdyby w momencie, kiedy pojawiają ci się pieniądze na koncie, inaczej myślisz o sprawach, jesteś mniej zaangażowany. I jak gdyby nabywcy na ogół są tego świadomi, więc się nie oszukują, że będzie inaczej. Twój model biznesowy, czyli jak masz realnie poukładaną firmę, czyli ile wartości dostarczasz, czy jesteś leasingowcem, bo też nabywca będzie patrzył, jaka jest przyszłość sektora, w którym jesteś, bo inna jest przyszłość sektora solution makingu, inna jest przyszłość body leasingów, którzy faktycznie teamami handlują, a inna jest przyszłość takich zwykłych body leasingów, które po prostu są body leasingami, prawda? Więc to będzie zupełnie inaczej poukładane, więc to jest też kolejna twoja perspektywa. I poziom konsolidacji klientów, to na pewno jest też rzecz, która bardzo mocno wpłynie. Więc znowu najwięcej warte będą software house'y, które mają około 100 osób, są w sektorze solution makingu, mają około 40 klientów na pokładzie, 50-60, mają profesjonalne procesy sprzedażowo-marketingowe. Ile można za to dostać za ten software house? Też uważam, że dobrze jest wziąć profesjonalnego doradcę, który poprowadzi ci proces i bardzo jest ważne, żeby ten doradca miał doświadczenie w software house'ach. Wiedział, był na bieżąco z transakcjami. I paradoksalnie finanse są może jednym, ale ta specjalizacja, tak jak my robimy tylko dyrektora finansowego na godzinę, tylko to robimy, ale znamy odpowiednich doradców, z którymi warto porozmawiać w sprawie danej, tak samo są firmy, z którymi warto porozmawiać w sprawie biznesów software house'owych i sprzedaży. Słuchajcie, jakbym miał to podsumować, to chyba najważniejszym, co wyłania się z tej rozmowy z Jakubem Domerackim, jest to, że biznes to liczby, z jednej strony, ale z drugiej strony, że biznes jest procesem, tak? I to, co powiedziałeś, że na wartość spółki wpływa oddzielenie foundera od procesów, jakie mamy, od zespołów, zbudowanie faktycznie firmy, a nie zespołu ludzi, którzy są w dużej mierze zależni od foundera. Że właśnie dobre poukładanie finansów, podobnie zresztą jak dobre poukładanie IT, to jest przede wszystkim dobre ustawienie procesów we własnej firmie. I druga rzecz, która wyłania się z tej rozmowy, to, że większa wartość, większa marża, większa zyskowność w wytwarzaniu oprogramowania jest nie w dawaniu CV, jak mówisz, dawaniu ludzi, ale przede wszystkim w dawaniu wartości, budowania konkretnej wartości dla klientów. I z tymi dwoma lekcjami was zostawiam. Jeżeli mogę jedną rzecz. Może trzecią, ostatnią. Jeżeli mogę, my zaczynaliśmy nasz biznes z zdaniem biznes to liczby, ale się z niego wycofaliśmy, stąd zmieniliśmy nazwę grupy biznes to liczby na nowoczesne finanse firmy, bo biznes to nie są liczby. Biznes to jest pasja, to jest zaangażowanie, to są relacje, to jest rozwój. Liczby pomagają to robić. Liczby to umożliwiają, poprawiają, ułatwiają, pogłębiają, rozszerzają. Biznes to nie liczby. Ja akurat za to trochę jestem wdzięczny środowisku software house'ów, bo founderów software house'ów, bo gdyby oni nam mocno pokazali, żeby myśleć inaczej, że faktycznie to jest taki pierwszy sektor, który naprawdę nie myśli, czy biznes to liczby. I my też tak nie myślimy. W sensie wiemy, ile mogą liczby pomóc, ale na przykład jak pracujemy z fajnymi kulturowo firmami, to jest jeden z wymogów w czasie rozmowy o współpracy, że nie chcemy, żeby wasze raporty zniszczyły nam kulturę. I my wiemy, jak to robić, bardzo nad tym pracujemy i nigdy raport finansowy nie jest przed kulturą, nie jest przed wizją, nie jest przed pomysłem na to, co robimy, jaka jest nasza rola w świecie. I my, chwilę nam zajęło, żeby nam synapsy się skleiły, ale się skleiły. Słuchajcie, no to jest najlepsze podsumowanie. Znaczy, patrzcie na liczby, ale cieszcie się tym biznesem,
subskrybujcie tak fajne podcasty jak Escola Mobile. Kto jeszcze tego przypadkiem nie zrobił, żeby was nie minęły takie świetne rozmowy jak moja dzisiejsza rozmowa z Jakubem Domerackim z Value Finance, za którą bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję.